Agnieszka ma dwie monety jednozłotowe, jedną monetę 5 złotową i trzy banknoty dziesięciozłotowe. Ile pieniędzy ma w sumie Agnieszka? No to po kolei. Agnieszka ma dwie monety jednozłotowe. Zapiszmy to jako 1 dodać jeden, bo każda z monet ma wartość jednej złotówki. Jeden dodać jeden, tak można zapisać wartość dwóch monet jednozłotowych. Ma jedną monetę 5 złotową, czyli monetę, która reprezentuje 5 złotych, czyli dodać pięć. I trzy banknoty 10złotowe, czyli dodać 10, dodać 10 i dodać 10. Ile pieniędzy ma w sumie Agnieszka? Policzmy, ile ma pieniędzy. 1 dodać 1 równa się 2, 2 dodać 5 równa się 7, czyli to wszystko łącznie daje 7 złotych. Wszystkie monety, które ma Agnieszka, mają wartość w sumie 7 zł, 10 dodać 10 dodać 10 to razem 30. Ile to będzie 7 jedności dodać?

Piąta, szósta to są monety jednozłotowe. Dorota ma ich sześć. Ma trzy banknoty dziesięciozłotowe. Jeden, drugi, trzeci. Te kółka w środku to podobizny ważnych postaci historycznych. Na każdym banknocie takie są. Na monetach, na polskich monetach obiegowych, występuje orzeł, ten sam, który jest naszym godłem, ale na współczesnych banknotach są to władcy polscy. I na koniec jeden banknot dwudziestozłotowy. 1 i jego wartość nominalna to 20 i w środku podobizna ważnej postaci historycznej. Ile pieniędzy ma w sumie Dorota? Ma 6 monet 1 to razem będzie 6 zł, ma 3 banknoty 10 złotowe, czyli 10, 20, 30, dodać 30 i jeden banknot 20-złotowy, czyli dodać 20 złotych. Ile to jest 6 dodać 30 dodać 20? 6 dodać 30 to 36, 36 dodać 20 to 56 zł. Możemy też dodać te trzy liczby pisemnie. 6 dodać 30 dodać 20, 6 dodać 0 dodać 0 to 6, 6 jedności i w kolumnie dziesiątek mamy razem 5 dziesiątek, czyli razem 56 zł. Dorota ma w sumie 56 zł.